co tutaj się dzisiaj dzieje? Dzień dobry. Na Wawrzkowiźnie, jak co roku, odbywają się wystawy. Krajowa wystawa psów rasowych wszystkich ras będzie jutro. Dziś odbywa się wystawa klubu psów ozdobnych i do towarzystwa. Wystawa psów pasterskich ras niepolskich. Klubowa wystawa pinczerów i sznaucerów. I tak zastanawiam się, czy nie pominąłem jeszcze jakiejś wystawy. I specjalistyczna wystawa bulldogów francuskich oraz wystawa krajowa Rhodesian Ridgebacków. W tym roku widać, że zainteresowanie jest dość spore. Myślę, że wszyscy w tym czasie takim ciężkim covidowym jesteśmy spragnieni i kontaktu ze zwierzętami, i też spotkania się z innymi ludźmi i z innymi hodowcami. Dlatego tak dużo osób tutaj się pojawiło na naszych imprezach. No właśnie, jak ta sytuacja covidowa odbiła się na Państwa i na Państwa pieskach? Myślę, że tak jak wszyscy posiadacze zwierząt, bardzo cieszyliśmy się, że w tym ciężkim okresie, kiedy przez pewien czas wszyscy byliśmy pozamykani, mieliśmy zwierzęta, mieliśmy możliwość spędzać z nimi czas i też wzrosło zainteresowanie w tym czasie posiadaniem zwierząt, także było dość duże zapotrzebowanie na psy rasowe. Ile zgłoszeń jest na tą dzisiejszą i jutrzejszą wystawę? Codziennie mamy około 1000 psów zgłoszonych na wystawę. Czy już pan fachowym okiem zauważył jakiegoś tutaj czempiona, mistrza, który zdobędzie ten najważniejszy tytuł? Powiem tak, ja jestem organizatorem i nie oceniam na dzisiejszej wystawie. Na ringach uwijają się sędziowie i to jest dzisiaj ich rola, także oni będą musieli wybierać te najpiękniejsze psy i oni dokonają tych wyborów. Impreza jest cykliczna, czyli można sądzić, że w przyszłym roku także zawitacie na Wawrzkowiznę. Tak, mamy nadzieję, że także zawitamy na Wawrzkowiznę. Teren jest przyjazny, bardzo doceniamy przyjazne progi Wawrzkowizny i wystawcy też się cieszą, że mogą jesienią zawsze tutaj przyjeżdżać.